lenistwo i znużenie duchowe. Grzech grożący nam wszystkim, sędziom i obywatelom, nazywającym głośno to, co się dzieje od 4 lat, upadkiem moralnym. To nam grozi grzech znużenia duchowego, odpuszczenia i pogodzenia się ze złem, które toczy polski wymiar sprawiedliwości, polską praworządność. Strzeżmy się, nie możemy popaść w to znużenie. Przeciwstawiajmy się każdy na swój sposób moralnemu upadkowi naszej ojczyzny. Prawdziwy patriota, Europejczyk, Europejka, patriotka nie może popełniać grzechu lenistwa.